Kochane dziewczyny i fajne chłopaki, dzień dobry w ten zimowy, niedzielny poranek. Pierwotnie miałem wam przeczytać pierwszy rozdział z mojej książki Landsberg, opowieści z czasów minionych. Ale ponieważ jutro na kanale znajdzie się nasz film z okazji naszej 7. rocznicy pojawienia się tutaj w domu pod Bocianem, postanowiłem więc przeczytać wam rozdział z innej książki, książki Natangia 2, którą poświęciłem historii lokalnej okolic Górowa i Ławeckiego, czyli dawnego Landsbergu. Będzie to rozdział poświęcony naszemu domowi. Dom pod Bocianem. W marcu roku 2016, po tym jak po raz pierwszy zjawiliśmy się w dwórznie, aby zobaczyć siedlisko, które stało się naszym domem, napisałem na blogu Graszki. Nie dojeżdżając do Landsbergu, Górowej Ławeckie, na wysokości ostatniego zakrętu, trochę ponad kilometr nim, droga z Melzak, pieniężno, przecina tory kolejowe, należy skręcić na wysokości majątku Schulzen prawo, na Paperten, paprocina. 1200 metrów dalej, po minięciu paru majątków, gdy po lewej stronie będzie już widać Größe Teich, wielki staw, trzeba skręcić w lewo, w polną odnogę. Drugie zabudowanie po lewej, dom na wzgórzu, oto cel naszej podróży. Kto tam mieszkał, tego nie wiem. Niewiele udało mi się odczytać z czarno-białej, starej niemieckiej mapy Messerschmitt-Blätter w skali 1 do 25 tysięcy. Anonimowy kartograf oznaczył na niej z niemiecką precyzją każdy szczegół terenu, lecz w pajęczynie poziomic nie mógł, no bo jakże, zawrzeć losów tych, co tu mieszkali przed laty. Może dowiemy się czegoś od starszej pani, ostatniej mieszkanki warmińskiego domu, która rok temu pożegnała męża. A może czerwcową nocą, nie mogąc zasnąć, usłyszymy, jak dom szepcze nam historię tych, którzy go zbudowali. Żyli tu szczęśliwie, aż musieli odejść. Odwdzięczy się nam za drugą młodość, którą chcemy mu dać. Na początku sierpnia 2019 roku napisałem ciąg dalszy. Wiele się od tamtego czasu zmieniło. Wyremontowaliśmy, choć nie do końca, stary dom pod Bocianem. Zagospodarowaliśmy teren, posadziliśmy mnóstwo roślin i drzew. Zresztą co ja się będę rozpisywał, wszystko to dokumentowałem dzień po dniu. Nastał czas drugiej młodości domu pod Bocianem. W ciągu ostatnich 2 lat bardzo wiele dowiedziałem się o historii Landsbergu i okolic. To naprawdę niesamowite miasteczko z fascynującą i bogatą historią. Co do naszego domu, to poznaliśmy jego powojenne losy. Na początku mieszkali tu państwo Kosińscy, a potem Osiński, wel oszust, a od 1968 roku Zawadcy. Dom jak dom, powie nie jeden. Nie lepiej było zburzyć i zbudować nowy z pustaka, a nie bawić się w kosztowny remont. Taniej by wyszło. Jakie ma znaczenie, kto tu mieszkał przed nami? To tylko stare cegły, belki i dachówki. Ale ja jestem święcie przekonany, że istnieje coś takiego jak duch miejsca. Ów genius loci. Coś, co sprawia, że dane miejsce, dom jest wyjątkowy, ma swoją duszę. Gdyby tylko ściany umiały mówić, to opowiedziałyby niejedną historię. Podczas pierwszej wizyty u pani Eleonory w Bukowcu pod koniec rozmowy staruszka spytała, gdzie mieszkamy. Graszka odpowiedziała, że dom kupiliśmy od państwa Zawadzkich. Pani Eleonora powiedziała wtedy, że w tym domu mieszkał jej dziadek i brat ojca Ernst. Ona zaś jest z domu Neumann. Ruszyłem tym śladem, ale niestety nazwisko Neumann, coś jak nasz Nowak, jest dość popularnym nazwiskiem. W Landsbergu i w okolicy mieszkało mnóstwo Neumannów. Posiadam kompletny spis nazwisk osób urodzonych w latach 1875-1915 i zawierających związek małżeński z lat 1874-1935 w Urzędzie Stanu Cywilnego w Landsbergu. To kilka tysięcy nazwisk. Pośród nich jest mnóstwo Neumannów. Podczas następnej wizyty u pani Eleonory, w której wziąłem udział, udało się uzyskać więcej informacji o rodzinie Neumannów. Patrząc na przywiezione zdjęcia naszego domu sprzed remontu, staruszka potwierdziła, choć z dużym trudem, z uwagi na stan zdrowia, że to był dom zbudowany przez jej dziadka Friedricha, mistrza stolarskiego. W albumie ze starymi zdjęciami odnalazłem zdjęcie z wojska jej ojca, a na odwrocie krótki list zaadresowany do matki Augusty.
Sklejam tą poszarpaną przez wojnę historię. Coś mi każe to robić, choć wydaje mi się to bez sensu. Może oni z tamtej strony, o ile takowa istnieje, chcą, aby opowieść o nich nie zaginęła w otchłani czasu. A może jest tak, jak to napisałem parę lat temu. Minęło w końcu tyle lat, ale czy na pewno? Może tamten świat istnieje nadal w równoległym do naszego strumieniu czasoprzestrzeni i dzieli nas od nich bariera cieńsza niż stała planka? Nie dowiedziałem się nic więcej od pani Eleonory Ruczyńskiej z domu Neumann z Bukowca. Zmarła 6 września 2018 roku. Nie udało mi się dotrzeć do jej rodziny w Niemczech. Jakiś czas potem w me ręce trafiła mapka dwużna z naniesionymi nazwiskami przedwojennych mieszkańców. Mapka, choć bardzo niedokładna, zwłaszcza na obrzeżach, zasiała zamęt. Według niej Neumannowie mieszkali w centrum wsi, a nie na kolonii. Trudno też mi było z powodu wspomnianej niedokładności ustalić, kto mieszkał w domu pod Bocianem przed wojną. Aż wszystko się wyjaśniło we wrześniu 2021 roku, a to za sprawą domu Protmanów, o którym pisałem w poprzednim rozdziale. Ich dom był oznaczony na wspomnianej mapce, przy sąsiadującym z nim, czyli naszym domu, widniało nazwisko Rogal. Wujek Klaus potwierdził, że w domu pod Bocianem mieszkała przed wojną rodzina Rogal. Otto Richard Rogal miał raptem 5 lat więcej niż ja teraz, kiedy zginął. Zastanawiam się, jakbym się czuł na jego miejscu w ten bardzo zimowy poranek 10 lutego 1945 roku, kiedy zobaczył nadciągający od strony Hufe, dwużna, oddział sowieckiego wojska. On i pewnie paru innych sąsiadów nie mieli żadnych szans w starciu z zaprawionymi w walkach piechurami Armii Czerwonej. Urodził się 6 września 1886 roku w Eisen, Dęby. Jakiś czas mieszkał w Paperten, Paprocina. Był synem gospodarza Wilhelma Rogala i Matilde Luise z domu Drecher. Jego dziadkiem po mieczu był Christian, który pochodził z Albrechtsdorf, wiewiórki. Babcia miała na imię Amelie z domu Cyprik, podobnie jak piekarz Gustav z Landsbergu, o którym pisałem w książce Landsberg 2. Otto miał młodszego brata, Hugo Wilhelma, i siostrę, Martę Matyldę. Każde z rodzeństwa urodziło się w Eisen. 18 kwietnia 1913 roku w kościele w Albrechtsdorf, wiewiórki, Otto poślubił rok od niego starszą Helenę Amelię, córkę nieżyjącego już wtedy rolnika Rudolfa Fabriciusa z Bertelsdorf, Barciszewo, i Amelie Fabricius z domu Rogal. Obydwoje dobiegali 30, więc trochę się siebie naszukali na tym świecie. 30 stycznia 1914 roku na świat przychodzi córka Irmgard Frida, która na początku lat 30 poślubiła Otto Birmana ze Szczecinem, Szczeciny koło Nowej Karczmy. Miała z nim dwójkę synów, Horsta i Hańca. Kolejna jest Erika, urodzona pod koniec I wojny światowej, 29 lipca 1918 roku w Hufe w Dwużnie. Wiem jedynie, że poślubiła niejakiego pana Preussa, a kiedy zmarł, wyszła ponownie za mąż za Grilwalda. Kiedy i gdzie zmarła i czy miała dzieci, nie wiem. Aczkolwiek podejrzewam, że to ona mieszkała do 1947 roku ze swoją córką razem z przybyłymi w 1945 roku ze wschodu kosińskimi. Wróćmy do poranka 10 lutego 1945 roku. Dlaczego Otto Rogal nie uciekł przed nadchodzącą nawałnicą jak wielu innych? Prawdopodobnie dlatego, że został wcielony do Volkssturmu. Za dezercję groziłaby mu śmierć. A może uznał, że ucieczka nie ma sensu, że jakoś to będzie? Obok domu pod Bocianem wznosi się mała górka. Widać z niej jak na dłoni całą okolicę. Idealny punkt widokowy, obserwacyjny. Może folksturmiści wykopali tam dziurę w ziemi i uzbrojeni w pancerz Fausta i stare kabiny czekali na pewną śmierć, która przyszła tego ranka. Wnuk pani Zawadzkiej, która sprzedała nam siedlisko, powiedział mi, że na polu przy górce znalazł mnóstwo łusek od pepeszy. Na domu do dzisiaj widoczne są ślady po kulach. Stare, stojące w szopie drzwi wejściowe mają przestrzeliny.
Otto Rogal zginął koło swojego domu. Boję się myśleć, co spotkało jego żonę Amelię i prawie 30-letnią córkę Erikę. Czy byli winni światowej burzy, którą rozpętał Hitler? Nawet jeśli mu uwierzyli i głosowali na niego w ostatnich wielopartyjnych wyborach 5 marca 1933 roku. Czy zwłaszcza prosty człowiek, a takimi byli w większości mieszkańcy Prus Wschodnich, NSDAP dostało tu największe poparcie, ponad 55%, mógł przewidzieć, co zrobią naziści? Gdy przyszło otrzeźwienie, na protesty było za późno. Trzecia Rzesza była państwem totalitarnym. Może odbiegam tu od tematu tej opowieści, ale ostatnio bardzo dużo myślę o tym, widząc, co potrafią zdziałać ludzie podli i źli, mając do dyspozycji cały aparat państwowy i media. Niestety historia lubi się powtarzać. Nie chciałbym jak Otto Rogal siedzieć na siedliskowej górce ze zdezelowanym karabinem, próbując obronić mój, a kiedyś jego, dom przed uzbrojonymi po zęby zielonymi ludzikami. Opowieść o tym, co było dalej, usłyszałem od Karola Kosińskiego, którego rodzice zamieszkali tu tuż po wojnie w domu pod Bocianem. Państwo Kosińscy przyjechali tuż po wojnie do Dwórzna razem z Krzywcami, którzy byli ich krewnymi. Mieli wspólną prababcię. W domu mieszkali dotychczasowi właściciele. Matka, córka i wnuczka, same kobiety. Mężczyźni nie wrócili z wojny. Ojciec pana Karola spytał, czy mogą zamieszkać razem z nimi, na co kobiety bardzo chętnie się zgodziły, choć zapewne nie miały większego wyboru. Później, gdy rodziny się już zaprzyjaźniły, wyznały, iż bardzo się ucieszyły, że zamieszka z nimi polska rodzina, ponieważ w tamtym czasie bardzo bały się Polaków. Dotychczasowi mieszkańcy tych terenów, zwłaszcza samotne kobiety, narażeni byli na grabieże i gwałty. Sytuacja kobiet była dramatyczna. Gospodarstwo było doszczętnie ograbione, nie było co jeść ani czym obsiać pól. Rodzina państwa Kosińskich przywiozła z sobą cały dobytek. Krowy, konie, nasiona. Mieszkańcy domu pod Bocianem wspólnie pracowali, obsiali pola i za parę miesięcy mieli co jeść. Ojciec pana Karola był starostą w Górowie. Wnuczka właścicielki miała na imię Dorota. Miała 4 lata i była rówieśnicą starszej siostry. Obydwie dziewczynki razem się bawiły i bardzo zaprzyjaźniły. W 1947 lub 1948 roku kobiety podjęły decyzję wyjazdu do Niemiec, prawdopodobnie pod przymusem. Pożegnanie było trudne, dziewczynki bardzo płakały. Dorota dała na pożegnanie swojej przyjaciółce rękawiczki na sznurku. Siostra pana Karola do dzisiaj pamięta, że były koloru czerwonego. W zamian dostała szalik i czapkę. Rodzina Kosińskich mieszkała w domu pod Bocianem do wiosny 1949 roku. Ojciec rodziny z racji obowiązków wracał późno z pracy w Górowie. Matka pana Karola zostawała sama wraz z córkami i babcią. Niepokoiła się trochę wtedy, zwłaszcza, że doszło do dwóch dziwnych zdarzeń. Pewnego dnia, czekając na męża z obiadem, wyjrzała przez okno i zobaczyła stojące na drodze do domu sanie. Koń skubał siano, ale wkoło nie było widać woźnicy. Myśląc, że to małżonek, zaczęła podgrzewać obiad. Ale pana Kosińskiego seniora ciągle nie było. Pani Kosińska ubrała się i wyszła na ganek, a sanie zniknęły. Nie było też żadnych śladów na śniegu. Ojciec przyjechał około 10 minut później i bardzo się zdziwił, gdy małżonka spytała go, czy był wcześniej i może po coś wrócił. Drugie zdarzenie miało miejsce latem. Pamięta je również siostra pana Karola. Domownicy usłyszeli nagle rozmowy większej ilości osób na zewnątrz. Pani Kosińska wyszła przed dom, ale nie zastała nikogo. Obeszła też stodołę, ale nikogo nie zobaczyła. Przed domem rosła duża grusza. Kawałek dalej wznosi się duży pagórek, na który często wchodzimy, bo roztacza się stąd piękny widok na całe siedlisko i okolice. Musiała się tu rozegrać jakaś ostrzejsza potyczka, bo leżało tam dużo niemieckich hełmów. Podobno byli na tym podwórku pochowani żołnierze. Co się stało z tym grobem, pan Karol nie wie. Ojciec pana Karola na prośbę żony przywiózł z Górowa księdza i miejsce pochówku zostało poświęcone.